Ktoś mi ostatnio mówił, że są mega, mega problemy z znalezieniem kakliona. Cześć i czołem, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I na wstępie od razu was informuję, przepraszam, że nie było mnie przez tydzień, ale było to naprawdę sporo do zrobienia, jeśli chodzi o przygotowanie dla was, może nie tego materiału, co prawda, ale chorowałem troszeczkę i przygotowania do eventu Card Show w Wrocławiu, na którym oczywiście mieliśmy możliwość się spotkać. Trade wykonany, Voltresik. No. Voltresy wymienione, przynajmniej dużo sterdasza nie poszło, bo mamy to samo. Wszystko jest. Szalony człowiek, nie wierzę, że to robię, podpisuję złotą kartę. Złotą kartę! Zrobiłem to! Zrobiłem to! Złota karta! Serdecznie dziękuję tym, którzy się pojawili, tym, którzy oczywiście pozwolili również mi, że tak powiem, zabłysnąć i pozbyć się wielu produktów, co przyczyniło się dzięki temu do obniżenia cen niektórych produktów na moim sklepie. Także wbijajcie na sklep letsgotry.pl, bo tam już trwają promocje i będą trwać aż do wyczerpania zapasów, bo w tej chwili dwa całe zestawy, że tak powiem, lecą do mnie dostępne od ręki. Bo oczywiście o to walczymy cały czas. No i nie tylko od ręki, co prawda, ale żeby ceny były mniejsze. Także wszystko dzięki wam i im więcej kupujecie, tym jeszcze mniejsze ceny jestem w stanie tu je ogarnąć dla was. Tyle już o mnie. Ale mimo wszystko event genialny, bardzo mi się podobał. Żałuję tylko jednej rzeczy, że nie było tu jej możliwości z mojej strony nagrania odcinka specjalnego oczywiście z tego eventu, bo byłem sam na tym evencie niestety, tak się złożyło. Ale mam nadzieję, że na kolejnych eventach na pewno będę tu im mógł już poprosić o pomoc. Sam event, jeśli chodzi o perspektywy tutaj samego człowieka, który przyszedł i mógł się spotkać z widzami, jak i też po prostu mógł też po raz pierwszy uczestniczyć w evencie tego sortu w Polsce, to jestem mega zadowolony i jestem niesamowicie tutaj ciekaw, kiedy pojawi się kolejny taki event. Ja osobiście powiedziałbym, że z miłą chęcią bym uczestniczył nawet co miesiąc w takim evencie, ale to jest kwestia tutaj organizacyjna, jest dosyć, zakładam, że złożona, więc spodziewałbym się realnego tutaj tworzenia eventów tego sortu raz na pół roku, może raz na trzy miesiące. Jeżeli będą organizowane w różnych punktach w Polsce, może nie na świecie, ale w Polsce, w różnych miejscowościach, jestem tutaj gotowy wziąć udział we wszystkich. Także jako pierwszy event dla tutaj organizatorów Szapoba, bo oczywiście byłem mega zadowolony i oczywiście wyczerpany, co oczywiście świadczy niejednokrotnie to, w jakim stanie wróciłem do domu. Trasa 11 godzin, tak, łącznie 5,5 godziny w jedną stronę. Także 11 godzin rano wyjechać, później wrócić niemalże całusieńki dzień na wyjeździe. Ale było warto, było warto. Okej, przejdźmy teraz do kwestii, którą tak naprawdę mogliśmy poruszać. Nie usuwajcie swoich Pokemonów XXL, XL, XS, XXS. Bo w tej chwili w kodzie Niantic zostało znalezione kilka rzeczy, o których wam mówiłem, no bardzo dawno temu. Bo było to oczywiście bardzo ubogo napisane i nie było nic na ten temat napisane tak bardzo, żeby to można było wydedukować, czy coś się tam dzieje. Jeśli chodzi o najbliższe rzeczy, które wprowadzą nowe rzeczy do Pokémon GO, nowy feature, to tutaj widzę ewidentnie, że jest to contest, który będzie możliwy do zrealizowania dla wielu osób w różnych zakątkach świata i to bez udziału Niantic rzeczy samej. Bo oni stworzą to naprawdę samego takiego AI-a, który będzie dedykował tutaj sam event w różnych oczywiście lokacjach i w tym przypadku będzie to służyło oczywiście właśnie odznakom. Będziemy oczywiście mieć tutaj prawdopodobnie jakiś konkurs, który będzie polegał na tym, że będziemy tutaj porównywać odznaki. Czyli powiedzmy jakaś tam osoba zabrała 5000 Pokémonów, a druga 10000 Pokémonów i to nam pozwoli wzięcie udziału w konteście i jeżeli ktoś wygra z nami, to oczywiście ma możliwość zgarnięcia jakiejś tam nagrody. Jeżeli wziąłeś udział w evencie i wygrałeś raz w danym evencie, czyli na odznakę, to nie możesz wziąć udziału po raz kolejny w takim evencie. Fajna sprawa, bo oczywiście jest mnóstwo hardkorów, jak i też graczy, którzy mniej grają, ale w różnych lokacjach, jeżeli będzie taki kontest ograniczony do lokacji, to jak najbardziej oczywiście każdy ma szansę wygrać, a w większych miejscowościach będzie przerąbane wygrać taki kontest. Więc mniejsze miejscowości będą mieć tutaj przewagę, tak zakładam. Także to był pierwszy, jeśli chodzi o wzór naszego konkursu. Konkurs na posiadanie największego Pokemona i obecnie jest to jedyny konkurs typu, który obecnie jest dostępny w grze. Informacja, że nie możesz dołączyć Pokemona, jakby wrzucić Pokemona do
konkursu, w którym zwyciężyłeś ostatnio. Możesz mieć jednego Pokemona w tym samym czasie na raz gdziekolwiek. Będziesz poinformowany o tym, żeby transferować Pokemona do innego konkursu, jeśli będziesz chciał ponownie do niego dołączyć. Jeżeli chodzi o znaki, także wszystko co mamy w grze będzie brane pod uwagę, jeśli chodzi o konkursy. Największe Pokemony, najmniejsze Pokemony, coś tam, najmniejsza Rattata, największe tutaj Magikarp, wszystko może brać udział w naszym konkursie. W przyszłości na Pokestopach może dodadzą więcej takich elementów, kto wie. Miejmy tylko nadzieję, że każdy będzie grał fair i będziemy się bawić świetnie w tej nowej zabawie na Niantic. I w tym odcinku to było tyle, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja! Ktoś mi ostatnio mówił, że są mega, mega problemy z znalezieniem Kakliona. 5 dni ostatnich, 4 Kakliony, jeden po dniu. W sensie w każdym dzień, zapany. I teraz kolejny. Nowy mój odcinek będzie raczej polegał na tym, żeby po prostu w jeden dzień zgarnąć Kakliony, ale już nie będę ich rejestrował. Po prostu na questie, po prostu nie będę przepuszczał takiej sytuacji, kiedy kręcę Pokestopem takim losowym, którego nawet nie chciałem, że tak powiem, tylko po prostu kliknąłem, bo potrzebowałem. Synku, ej, czemu jedziesz po trawie, a nie po chodniku? I teraz zaraz jedziesz w dół i co będzie? I będzie bubu. Możesz jechać tamtędy, tam. Halo? Także Kakleon się trafia, ale zrobię ten challenge. Tylko po prostu nie będzie rejestrowany poprzez quest, tylko po prostu indywidualnie. Pokażę wam age 0, nie? Znajdź 10 Kakleonów w jeden dzień. Mam nadzieję, że nie będzie trudno. Jest! Pierwszy wypadek. Jej! I co mówiłem? Nie potrafię? Tak, weź rowerek ładnie. I jedziemy. Tam na chodnik. Nie tędy, nie zjeżdżamy tędy. Tu jest za stromo. Nie. Tak, pani jedzie na rowerku. Ogólnie to nie miałem w planach nagrywać nawet odcinka dzisiaj, ale tak się złożyło, że po prostu zobaczyłem Kakliona i odpaliłem kamerę. Miałem w plecaku, nie? Dzisiaj mamy Community Day, Classic. I obecnie łapię poksy po kolei, jedna po drugim, ale też uzupełniam braki, jeśli chodzi o poksy, które kamuflowałem w questach z przeszłości, bodajże to jeszcze z eventu na Hoenturze. No i oczywiście raczej jak już wyszedłem z synkiem, a odpaliłem wcześniej Egi, bo taki nie było planów, że mam iść z synkiem na spacer, ale odpaliłem Egi. Może mi się uda jeszcze, jak tylko odstawię synka do domu, to jeszcze te jajka wykluję. Mam godzinę Starpisa, także jeszcze nadrobię zaległości. No cóż, Kakliony wpadają jeden po drugim. Zresztą wam pokażę, jaki jest progres obecny. 4, mam 4. Ale żeby niby na questach, znaczy na eventach. Że niby na eventach nie ma Kaklionów. To jest po prostu mniej prawdopodobne. Ej, może już pojedziemy rowerkiem, co? Rowerkiem. Wtedy nie zjeżdżamy, tylko jedziemy tam do przez park, w sensie tutaj po trawce i musimy jechać na chodnik. Wtedy ogólnie na iOSie jedna rzecz mi denerwuje to, że jest całkowicie inaczej stworzona klawiatura niż jeżeli na Androidzie. Po prostu gwiazdka może zmieniać całkowicie klawiaturę na inną, nie? Którego spairapować? Pairap. Nie. Nie został. Tak nie robimy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Może damy radę. Tylko 132 tysiące. To bierzemy. Mamy jeszcze XL Candy. I możemy powerupować. Mało brakuje nam do 50 levela. Tutaj kłeściki zgarniemy. Zgarniemy. I to jest. To nie jest setka. Setka ma 3, 2, 9 z questu. 3, 2, 9. 3. 2. 9. CP. CP. No, tyle CP. Pies. Tyle CP ma setka. Pani. Hundo. Pani? Nie, pani nie. Pani nie jest Hundo. Ale tutaj 3, 2, 9 to ma setka, czyli Hundo. Hundo. Nie Hundo, Hundo. Hando. 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 Hando, dokładnie. A my teraz idziemy szukać Hando? Hando. Hando, no dobra. No to jedziemy teraz trawką i w lewo. Po raz pierwszy od długiego czasu na Community Day robię questa drugiego etapu. Co my tu mamy? Ja jeszcze będę nadrabiał zaległości, także to nie jest koniec naszych poksów z questów. Ja się będę łapał. I na koniec będziemy robić jakieś aktualizacje, informacje. No i być może jakieś setki padną i będziemy perapować poksy. Bo dzisiaj chcę jakiegoś, nie wiem, Pyroswina, Mamoswina zgarnąć na level 50, przynajmniej pierwszego.
No to musisz znaleźć piesia, gdzie jest. Ten rzuć mu patyczek. No halo, gdzie jest piesek? Mama, ja ci mówiłem, jest w domu, odpoczywa. W zamian za to idziemy na lody i na baby chino. Odpoczęliśmy chwileczkę i akurat się skończył event. I powiem wam, że wynik jest gorszy niżeli od streamu z domu. Mimo, że miałem dostęp do mnogiej ilości pokestopów. Zwróćcie uwagę, co mi się trafiło, w sensie ile? Cztery shiny. Ale grałem tutaj od godziny 15 dopiero. Także bez szału, może nawet 15:30. Ale dustu sobie nagromadziłem sporo. W ogóle słyszycie u mnie chrypę. To jest efekt tego, że dzisiaj nigdzie po prostu nie mogłem się ruszyć za bardzo, bo też ranek miałem gorszy niż jakikolwiek inny dzień. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że robiłem 3 odcinki w jeden dzień, ale straciłem dzisiaj głos. Chciałbym się wydrzeć, ale nie mogę. Aczkolwiek tutaj, jeżeli byśmy mieli, tylko dajcie chwilę. Mam, dobra, mamy. Level 50. Mamy tutaj Gardevoir wkrótce. Od razu ewoluujemy. To jest on. I będzie, ale i tak to jest on. A mega zostanie i tak. Galejda nie potrzebuje, więc od razu ewolucja. Level 50 Gardevoir. Tutaj, że jeżeli byłaby ona, to nie może być Galejda już. Ale Gardevoir setka. 3000, prawie 500 CP. Stój teraz, stój. Tutaj, nie możemy iść na razie. To jest setka, przynajmniej Primal Revision po raz pierwszy na moim kanale i w ogóle pierwszy na moim koncie. Pierwszy raz zrobię Primal Ewolucję. Po raz pierwszy. Mamy zielone, ale poczekamy na razie, ok? Na razie poczekamy. Gdzieś rowerki jeżdżą, tu musisz uważać. A tutaj pierwszy wpis w Primal Pokemona. Podczas eventu w Hoenn 2 miesiące temu lub 3 nie miałem w ogóle możliwości zmienia, bo mi się nie chciało. No? Nie chciało mi się. I mam setkę. No? Możemy odblokować atak, ale już no nie mam tyle, żeby naszego pokłona zrobić na wysoki level, więc zostaje nasz Primal Groudon. No, Groudon. Excel Candy. 586. Nie wiem, ile będę na przodku, ale chyba sądzę, że około 300, także 200, może 300 zgarnąłem dodatkowo. Też parepowałem. Też parepowałem, ale takich 3 gwiazdki. Ale takich 96. Ale takich. Już zaraz. Ale takich 98-96%. Nie jemy kozy. No, stary, tyle. Dobra, stary. Bebe, dobra. Dobra, idziemy na Baby Chino teraz. Baby Chino, poczekaj. Nie jedzie rowerek? Dobra. Tutaj możemy przejść. I idziemy. Na Baby Chino.